Hej, dzisiaj zapraszam Cię na trening nóg. Będziemy mocno, intensywnie pracować właśnie nogami. Angażujemy mięśnie czworogłowe, mięśnie dwugłowe, przywodziciele, pośladkowe. Dość intensywny trening, szybki, 30 sekund na każde ćwiczenie, 6 ćwiczeń, 10 sekund tylko przerwy pomiędzy, więc dość duża zmiana i rotacja. Ten zestaw 6 ćwiczeń wykonaj przynajmniej 3 razy, 4, może nawet 5, w zależności od tego, jaki jest Twój poziom wytrenowania. Jeśli ćwiczenia są dla Ciebie zbyt łatwe, zawsze możesz dodać sobie dodatkowy ciężar. Zaczynamy! Ustawiamy sobie stoper. 30 sekund. Rozpoczynamy od przysiadu z pompowaniem. Nogi na szerokości barków i jedziemy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Proste plecy, nie pochylamy się do przodu. Kolana delikatnie na zewnątrz. I brzuch aktywny. Staramy się, żeby był napięty. Proste plecy. Schodzimy głęboko. Dobrze. Wykonujemy sobie teraz zakroki z kopnięciem. Na zmianę. Zakrok, kopnięcie. Zakrok. I wydech. Dynamicznie. Pamiętaj, daleko krok jest w tył. Dobrze. Przechodzimy sobie do wypadów z dotknięciem ziemi. Proste plecy. Z tyłu nogę staramy się trzymać jak najbardziej prostą. Próbujesz dotknąć ziemi za każdym razem. Im bardziej prosta noga z tyłu, tym mocniej angażujemy pośladek. Oczywiście tym trudniej. Trzeba być rozciągniętym, gibkim. Dobrze. Teraz skater jump, czyli łyżwiarz ewentualnie. Nogi na krzyż. Hop. Przeskok. Hop. 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 Oddychamy. Nisko. Wysoko. Nisko. Oddychamy. Schodzimy do leżenia na plecy. Noga jedna do góry. I aktywizujemy pośladek. Wydech przy każdym uniesieniu ciężaru. Aktywny brzuch. I zmieniamy nogę. Druga to samo. 10 sekund przerwy. Plecy płasko. Staramy się, żeby nie było tutaj wygięcia. Dociskamy lędźwia do ziemi i jedziemy. Raz. Wydech. Jakbyś chciała dotknąć sufitu piętą. I wysoko pośladkiem. Miednica do góry. Kolec biodrowy nawinięty na siebie. Czyli przodopochylenie miednicy staramy się zniwelować. Ok. 6 ćwiczeń. Minęło. 4 minuty nam to zajęło.
chwilę odpoczywamy. Łyk wody. Minuta. Mniej więcej odpoczynku. Więcej nie. I jedziemy drugi set. Trzy sety, tak jak mówiłem, wykonujemy tego zestawu, który Ci pokazałem. Cztery, jeśli czujesz, że masz powera. Pięć, tak samo jak czujesz, że potrzebujesz więcej, większej objętości treningu, pracujemy. Jak to wszystko jest za mało, dodaj ciężar. Na pewno zmęczysz nogi i poczujesz efekt płonących ud. Pamiętaj, zawsze przy ćwiczeniach na nogi pilnuj kręgosłupa, mięśni brzucha i odcinka lędźwiowego. Nie wyginaj się, zawsze aktywizuj brzuch, podkręcaj miednicę tak, żeby core pracował i pośladki. Dzięki, a Ty walczysz dalej. Pozdrawiam.